Jeżeli chodzi o wyzwania Rzecznika Praw Pacjenta na 2024 rok, ale dotyczące głównie onkologii, ale nie tylko wszystkich dziedzin medycyny, to jest walka o to, żeby w szkole nareszcie zaczęły funkcjonować te lekcje wiedzy o zdrowiu, bo od 2019 roku walczymy o to, żeby taki przedmiot się w szkole pojawił. Dlatego, że on buduje świadomość o profilaktyce zdrowotnej, o zdrowym stylu życia, o tym, co niesie za sobą choroba. Należy edukować młode pokolenie na temat wykonywania badań, wykonywania profilaktyki, profilaktyk dbania o własne zdrowie, o zdrowy styl życia, bo to przyniesie na pewno ograniczenie kosztów kiedyś na świadczenia zdrowotne, ale też wyedukuje pacjentów.